Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Mikołajczak z Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Opus Anima. Jak zdążyli już z pewnością Państwo zauważyć, temat dzisiejszego nagrania brzmi: jak znaleźć cel w życiu, zapomnieć o celach i skupić się na wartościach. Zdaję sobie sprawę, że być może ten tytuł brzmi odrobinę. Kontrowersyjnie, gdyż no, no w, tak, w takim sensie brzmi kontrowersyjnie, gdyż można powiedzieć, że narzuca czy sugeruje pewne działanie, i że w tym tytule udzielam pewnej konkretnej rady, czego zazwyczaj staram się unikać, ale też postaram się wyjaśnić w dalszej części nagrania, dlaczego ująłem ten tytuł akurat w takiej, a nie innej formie. Proszę Państwa, dlaczego akurat taki temat związany z celami. Myślę, że dlatego, gdyż wydaje się, że przyszło nam żyć w czasach nadmiernej koncentracji na celach. Nadmiernej koncentracji, która Występuje nie tylko w sferze zawodowej, no bo wiadomo, że w miejscach pracy jest tego całe mnóstwo takiej nadmiernej koncentracji na wydajności na efektywności jest niestety wiele firm czy wielu przedsiębiorców, którzy traktują pracowników niczym maszyny służące do, do określania do wykonywania konkretnych zadań i osiągania konkretnych celów, ale wydaje się, że też ta nadmierna koncentracja na celach coraz częściej przejawia się również w życiu prywatnym. Wiele osób potra potrafi ustalać sobie takie cele jak na przykład znalezienie miłości, wzięcie ślubu, założenie rodziny, posiadanie dzieci i wydaje się, że właśnie ta nadmierna koncentracja na celach coraz częściej również przedostaje się do życia prywatnego i wydaje się, jakby był to jedyny możliwy czy jedyny słuszny sposób na życie. I mam też taką potrzebę od razu zaznaczyć na początku tego nagrania, że oczywiście jego celem nie jest to, aby teraz zachęcić wszystkich do porzucenia wszelkich celów i do życia bez żadnego, bez żadnego posiadania jakiegokolwiek celu, gdyż, no proszę Państwa, cele czy posiadanie celów samo w sobie nie jest ani złe, ani dobre. Chodzi jednak o to, że ta współczesna idealizacja celów. Idealizacja w takim sensie, że postrzeganie celów jako gwarancję szczęścia czy gwarancję spełnienia powoduje, że w pewnym sensie, idealizując cele, odkrywamy ich również mroczną stronę. A może nawet nie tyle odkrywamy, co bardziej ta mroczna strona, jeżeli cele idealizujemy, zaczyna się coraz bardziej w naszym życiu przejawiać. I też tej, yy, myślę, że tej mrocznej stronie będę chciał tutaj się trochę przyjrzeć. I też myślę, że to nagranie będzie trochę takim poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, jak by to było żyć bez celów. I zastanawiając się nad tym pytaniem, nie chodzi o to, aby wszystkich celów całkowicie się pozbyć, ale że warto potraktować to pytanie jako swojego rodzaju eksperyment myślowy. Eksperyment, który być może, jeżeli będzie poddany refleksji, no to poszerzy naszą perspektywę i być może trochę osłabi tą współczesną. Idealizację posiadania celów. Dobrze, proszę Państwa, wracając zatem do tego, na czym polega mroczna strona celów, to takie pierwsze skojarzenie, które mi właściwie przychodzi w tej kwestii do głowy, to jest takie dość popularne powiedzenie, czy popularne sformułowanie, które brzmi po trupach do celu. Zdarza się, że czasami opisujemy drugiego człowieka w taki właśnie sposób, że ta osoba. Potrafi, czy że chce, czy że tak właśnie działa, że dąży po trupach do celu. I choć to sformułowanie no już właściwie przeszło do języka potocznego i bywa bardzo często wykorzystywane, no to jednak, jeżeli bliżej mu się przyjrzymy, no to proszę Państwa, to są bardzo mocne słowa. Określić, że ktoś dąży po trupach do celu, to właściwie opowiedzieć o tej osobie w taki sposób, no, że dopuszcza się ona, Pewnego rodzaju morderstwa. A jeżeli dochodzi do morderstwa, no to w takim razie warto się zastanowić, co lub kto w takiej sytuacji jest zabijane, kiedy człowiek nadmiernie koncentruje się na celach, czy być może na jednym konkretnym, wyidealizowanym celu. Ja mam taką myśl, że w sytuacji, gdy ktoś dąży po trupach do celu, to przede wszystkim zabijane są relacje. Człowiek nadmiernie skoncentrowany na jednym konkretnym celu bardzo często odsuwa się od innych ludzi, gdyż dużo ważniejszy, dużo bardziej wartościowy wydaje mu się cel, do którego dąży. Natomiast brak bliskich relacji no wielu ludzi przeżywa tak, jakby właściwie zabijało coś w sobie, jakby coś w nich umierało. No bo człowiek jako istota społeczna. Potrzebuje bliskich relacji z innymi ludźmi, jeżeli ich brakuje, to wydaje się, że to poczucie samotności wiele osób przeżywa właśnie tak, jakby coś w nich umierało. Więc być może człowiek, odsuwając się od innych, tak naprawdę odsuwa się od siebie samego, czyli odsuwa się od swoich prawdziwych potrzeb i prawdziwych pragnień, lub mówiąc inaczej. Uśmierca te potrzeby i pragnienia dla wyidealizowanego celu. Wydaje mi się, że ten proces, o którym tutaj opowiadam, jest szczególnie widoczny w miejscach pracy zawodowej, w takich miejscach, gdzie grupy ludzi pracujących w zespole, ale nastawionych na ciągłą wydajność, efektywność i wspinanie się po kolejnych szczeblach kariery, i ci ludzie bywają tak zmęczeni sobą nawzajem i tak zmęczeni pracą, którą wykonują, gdyż Satysfakcja z celów, jakie osiągają, trwa tylko chwilę. Może trwać tylko chwilę, gdyż od razu pojawia się uzależnienie od wyznaczenia sobie kolejnego celu i kolejnych zadań. Brak pomysłu na to, w jaki inny sposób znaleźć to poczucie satysfakcji, gdyż brakuje relacji, w których można by o tą satysfakcję zadbać. Gdyż relacje, jak to w wielu miejscach pracy niestety bywa, są uśmiercane, są uśmiercane kosztem wyidealizowanych celów. Kolejna istotna kwestia. Wydaje mi się, że taka nadmierna koncentracja na celach może też wprowadzać u ludzi pewnego rodzaju sztywność. Mówiąc sztywność, mam nadzieję, mam, nadzieję, przepraszam, mam na myśli pewne blokowanie procesu samoaktualizacji. Tak jakby człowiek dążący do jednego, Konkretnie zdefiniowanego celu, miał przysłowiowe klapki na oczach, czyli nie uwzględniał nowych zmiennych, nie uwzględniał tego, że życie samo w sobie jest płynnym procesem, który nieustannie się, się zmienia. Nieustannie zmienia się zarówno człowiek, który dojrzewa i w którym no, wiele aspektów jego osobowości dojrzewa, i również ciągłym zmianom podlega. Sytuacja, w której znajduje się człowiek, zmianą podlega system rodzinny, w którym funkcjonuje. Człowiek, mający klapki na oczach, nie uwzględnia tych ciągłych zmian, które są nieodłącznym elementem życia. Dlaczego czasami człowiek nie chce uwzględniać tych nowych zmiennych? Być może dzieje się tak dlatego, gdyż najzwyczajniej w świecie obawia się wątpliwości, które mogą się wtedy w nim pojawić. Dużo łatwiej jest uparcie dążyć do jednego konkretnego celu, który został wyznaczony kilka miesięcy czy nawet kilka lat temu, nawet jeżeli ten cel w głębi istnienia człowieka nie jest już spójny z jego prawdziwymi potrzebami i pragnieniami. Jaki to może być przykładowy efekt takiej sytuacji, w której człowiek tak usilnie nie chce uwzględniać nowych zmiennych i nie chce dopuszczać do siebie żadnych wątpliwości? Wyobraźmy sobie wieloletni związek, którym już od, od dawna, już od wielu lat planowany jest ślub. Obie strony uznały, że ślub jest niezwykle ważnym celem ich życia. Czyli obrały sobie za cel to, żeby posiadać żonę czy żeby posiadać męża. Niestety, w trakcie tego wieloletniego związku nie chcieli widzieć, jak oboje w trakcie jego trwania się zmieniali i jak również Zmieniała się w związku z tym ich relacja. Nie chcieli tego widzieć, gdyż widzenie mogłoby zrodzić pewnego rodzaju wątpliwości, a wątpliwości mogłyby sprawić, że osiągnięcie wyznaczonego wcześniej celu byłoby bardzo utrudnione, a może nawet okazałoby się niemożliwe. W wielu tego rodzaju sytuacjach dopiero jakiś czas po ślubie nagle u takich osób pojawia się myśl w stylu co ja zrobiłem, czy co ja zrobiłam, gdyż dawno ustalony cel nie dał wyidealizowanej satysfakcji, a nie mógł dać takiej satysfakcji, bo nie uwzględnił nowych zmiennych, nie uwzględnił naturalnego procesu samoaktualizacji, który występuje u absolutnie każdego człowieka. Kolejna kwestia, na którą myślę warto zwrócić uwagę, to fakt, iż wydaje się, że koncentracja na celach to jakby postrzeganie życia linearnie. To trochę tak, jakby życie polegało na kolekcjonowaniu podróży, polegających na dążeniu od punktu A do punktu B. Natomiast koncentracja na wartościach to raczej sztuka odkrywania satysfakcji z samego faktu podejmowanych działań. W sztuce przeżywania wartości nie ma punktu start. I nie ma też mety, gdyż to, czy cel zostanie ostatecznie osiągnięty, nie jest najważniejsze, gdyż wartości, jeżeli są realizowane, są realizowane w trakcie całej podróży. I każda podróż, do której popchnęła nas chęć realizowania wartości, które są dla nas ważne, które są z nami spójne, które są w nas prawdziwe, jest już sama w sobie wartościowa bez względu na efekt końcowy. Jako praktyczny przykład można tutaj podać chęć zbudowania związku. Możemy sobie wyobrazić osobę, która myśląc o swoim przyszłym życiu ustala sobie szereg konkretnych celów do osiągnięcia. Cel pierwszy no to jest znalezienie konkretnej osoby, z którą stworzy związek być może nawet ustala sobie jakie cechy charakteru ta osoba powinna mieć, czy być może czasami bywa nawet tak, że sobie ludzie ustalają jaki zawód taka osoba powinna wykonywać, czy jakie konkretne mieć zainteresowania, celem kolejnym może być wzięcie z tą osobą ślubu i cel trzeci przykładowy założenie rodziny i posiadanie dzieci. I teraz jeżeli tego rodzaju cele nie zostaną osiągnięte, z wielu różnych powodów, wiele osób doświadcza poczucia straconego czasu i porażki, z której nic konkretnego nie wynikło. Natomiast, gdyby w tej samej sytuacji zrezygnować z nadmiernej koncentracji na celach, a zamiast tego skoncentrować się na realizowaniu wartości, na przykład takiej wartości jak miłość czy szczerość, to w tej sytuacji człowiek, Koncentruje swoją energię i koncentruje swoją uwagę na tym, aby tą miłość i szczerość pielęgnować i podejmować działania, które wynikają z przeżywania tych wartości. I wszystkie te działania, które podejmuje, jeżeli one są z nim spójne, jeżeli są zgodne i prawdziwe z tym, jak on tą wartość przeżywa i rozumie, to wszystkie te działania są już wartością samą w sobie bez względu na efekt końcowy. Być może. Zdarzy się tak, że te działania doprowadzą do ślubu i doprowadzą do założenia rodziny, a być może nie. Ostatecznie jednak nie jest to najważniejsze, gdyż nawet jak relacja się zakończy, to pozostanie jakaś część satysfakcji z realizowania wartości z bycia prawdziwym w przeżywaniu siebie i w przeżywaniu tego, jak chce się te wartości realizować. Oczywiście. Przy każdym rozstaniu musi pojawić się smutek jako, jako naturalny element rozstania, ale być może osłabnie ta perspektywa, czy to poczucie straconego czasu, czy poczucie porażki, gdyż w tych wszystkich działaniach nie chodziło o stricte konkretny, ustalony cel, tylko o wartościowe przeżywanie swojego życia i przeżywanie życia spójnie z osobistymi wartościami. Podobny przykład można też przytoczyć w kontekście życia zawodowego. Koncentrując się na realizowaniu wartości w miejscu pracy, na przykład dbając o relacje w zespole, wiele celów będzie przyjemnym efektem ubocznym. To oczywiście bardzo przyjemne, jeżeli uda się te cele osiągnąć, ale nawet jak tak się nie stanie, nie dojdzie do nadmiernego krytykowania siebie. Człowiek zobaczy bowiem cały szereg. Podjętych wartościowych działań, które już same w sobie są sukcesem, bez względu na subiektywną ocenę kogoś z zewnątrz. Tym właśnie się różni skupienie na wartościach od skupienia na celach. Warto jednak zaznaczyć, żebyśmy tak sobie tych wartości nie idealizowali, bo to by było trochę paradoksem tego nagrania, iż wartości również. Mogą mieć swoją roczną stronę właśnie w sytuacji, gdy zostaną wyidealizowane. Każdą wartość natomiast można tak fałszywie wyidealizować, że ostatecznie doprowadzi to do rozpaczy i załamania. I przykładów, oczywiście, tutaj można mnożyć. Wyidealizowanie miłości może na przykład prowadzić do chęci kontrolowania drugiej osoby. Wyidealizowanie wiary, religijności czy duchowości. Może natomiast prowadzić do fanatyzmu religijnego. Wyidealizowanie wolności może natomiast prowadzić do porzucenia ważnych, bliskich relacji i do odwrócenia się od innych ludzi. Ostatecznie chodzi więc o to, aby dostrzec wartości, które dla nas osobiście są ważne, i dostrzec nie jedną taką wartość, ale, ale co najmniej kilka, w różnych sferach i w różnej przestrzeni naszego życia i przyjrzeć się temu jak my te wartości rozumiemy jak my je definiujemy gdyż od naszej definicji wartości zależy to jaki charakter będą miały nasze działania jeżeli definicja wartości nie jest spójna z tym jak my tą wartość faktycznie przeżywamy jak my ją chcemy przeżywać no to działania które podejmujemy również nie będą mogły nieść poczucia satysfakcji gdyż proszę państwa bardzo różnie można rozumieć miłość, i bardzo różnie można rozumieć wolność, i nie ma w tej sytuacji jednego najlepszego rozumienia. Przechodząc zatem do podsumowania dzisiejszego nagrania wydaje się, a właściwie nie, nie wydaje się. Myślę, że jest to kwestia, której, której jestem, jestem pewien, którą łatwo zaobserwować, że nadmierna koncentracja na celach dehumanizuje człowieka i Obdziera człowieka z jego człowieczeństwa. Dlaczego tak? Ponieważ te klapki na oczach przysłowiowe blokują dostęp do głęboko skrytych, fundamentalnych potrzeb, Jaką są, jak jakimi są właśnie na przykład relacje z innymi ludźmi. I teraz gdzie poszukiwać ratunku? Ratunku można poszukiwać właśnie w wartościach, czyli w przeniesieniu uwagi z osiągania na działanie spójne z osobistymi wartościami. Być może ratunek to właśnie nauka głębszego przeżywania i doświadczania wartości w samym fakcie podejmowania działań zamiast doszukiwania się tej satysfakcji tylko w efekcie końcowym. Na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym nagraniu.